Siema, no. O kur... Zwinęli się. Ale jaja. Przecież to tu stało z 5 lat. Jak nie lepiej. Może w końcu ruszą z tym parkiem. Dobrze by było. Cześć wam wszystkim, siemanko. Jadę dzisiaj zawalczyć o lepsze zarobki. Wczoraj to tak, żebym się nie popisał zbytnio. No i, no i włączyłem i Uberka, i Wolta w domu. Już chyba 10 minut temu. I jak na razie ani jeden, ani drugi nie uraczył mnie zamówieniem. Jadę, mam ujście. Receptę odebrać na Skawińską do Słonecznej. Może w międzyczasie coś wpadnie, a jak nie, no to będziemy już na Krakowskiej, to może coś tam akurat przytulimy. Mogliby to wykosić, przecież to aż się prosi na czołówę z kimś zderzyć. Jest postęp w sprawie baterii. Napisałem jeszcze do tego e-bikera, czy czasem nie mają baterii pod to gniazdo, co ja mam, te piny okrągłe, bo żebym się dowiedział, że tamta, co mi przyszła, to była pod piny płaskie. Ja potrzebuję podpiny okrągłe. Ale mówią, że nie mają. Napisałem od razu do Nexona, bo widziałem, że mają dość duży wybór baterii. No ale też wszystko na te piny płaskie. No to myślę, jeszcze jest ten e-bolt biker. Biker e-bolt? Jakoś tak. No ale nie mają. No i wpisałem jeszcze w Google. Wpisałem jeszcze sobie w Google baterie do rowerów elektrycznych. No i mi się przypomniało, że jest jeszcze jeden sklep. MG Volt. Jakoś tak. No i napisałem do gościa na Messengerze. Już bardziej doświadczony, czy nie mają baterii pod piny okrągłe. A oni w ogóle sprzedają obudowy do baterii. Także chyba jeszcze nie wszystko stracone. Co prawda nie będzie 23 ampery, tylko 21. Ale lepsze to niż nic. Chociaż z tego, co tam czytałem, to te napiny płaskie są jakoś bardziej wytrzymałe, takie trwalsze są, że nie wyrabiają się te gniazda. No ale na razie muszę zbudować to na tym. A na Skawińską miałem jechać. Także może się udać, że będę miał na urlopik dwie baterie. Wpadło mi tu, znaczy nie tu, tam, Nolio Picka, ale najpierw odbierzemy receptę. Kurde, jeden lega, wyczekałem się. Ale w sumie no problem, w tym Nolio i tak się zawsze czeka.
to teraz po prostu poczekam trochę mniej. Dobry, Volt 0,33. No, proszę tutaj poczekać z lewej strony. Okej, okay. Dobrze. 33. Okej. Okay. Kitfalban, ciśniemy z tym na Lema. Także fajna droga. Niestety wracać będziemy na pusto. Miałem montować fula, żeby ta kostka mi nie była straszna. I w ogóle krawężniki i wszystkie nierówności, dziury. Ja na nim uważam bardziej jak na sztywniaczku. Kurde, bo myślałem, że szprychy przez najbliższe 2 lata mi nie polecą w momencie, jak będę miał tylne zawieszenie. No ale się delikatnie pomyliłem, bo lecą tak samo jak na sztywniaku. I silnik jest po prostu za ciężki. Miałem to pedało ogarnąć przed wyjściem. No to ogarnąłem. Chodnik przed domem. Mamusia mnie poinformowała, że odwiedziła nas straż miejska, że zostaliśmy, delikatnie mówiąc, podjebani. Że z między płytek na chodniczku roślinki wyrastają. No i że ma być to usunięte do poniedziałku. Przyjadą skontrolować. Sranie w banie pierdolę. No i żebym se wziął śrubokręciki, żebym wydobywał mleczki. No ja się patrzę na zegarek, a tu już po 5:00. Szybki showerek. I dzida na rower. Chciałbym w końcu jakąś stówkę zarobić. Bo ostatnio coś mi nie idzie. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że kurierzy się przypalili na ten ostatni tydzień. Bo to ostatnia możliwość, żeby sobie poszli pojeździć. Wakacje się kończą. Do szkoły czas wrócić. Czy ludzie tak nie zamawiają? No i mądre to. Mądre to. 2 szuby bez kasku na jednej hulajnodze. 40 na godzinę. Jest to spowodowane tym, że rok szkolny się zaczyna i ludzie bardziej siedzą w Lidlach i kupują zeszyty czy inne piórniki, plecaczki i raczej tak nie zamawiają żarcia. Też może koniec tygodnia, dopiero dzisiaj czy jutro ludzie wypłaty pobiorą, będą zamawiać. Różnie może być. Jak koleżka przejechał, więc z drugiej nie stoją. Ups.
Ale tu fajnie chłodno od rzeczki. Chcę tu zostać i razem z tobą być, nawet kiedy jest mi źle. Na 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 na. Nie kompromisuj się, Aleksin, jeszcze bardziej w tych internetach. Już dość się skompromisowałeś. Na niektórych twoich produkcjach. Fajniutkie stożkowe kółeczka Evenlighta. Kurde, miałem takie kupować do Gravela. Potem sobie tak myślę, na cholerę. Na cholerę ci karbonowe koła do Gravela, którym będziesz jeździł w terenie. Jeszcze na takim stożku. No i cena 5000, nie? To też zmieniłem zdanie bardzo szybciutko. To jest to osiedle z tymi klatkami od A do J. Mam nadzieję, że klient napisał, która to jest klatka. O, otwarty. Dobra. Klatka D. Ty coś głośno na tej Tauro na arenie. To nie dzisiaj jest ten fame? No nie, fame jest na Narodowym. Widzieliście czuba? Z automatu pojechałem na to osiedle, a przy to nie jest w ogóle tutaj dobry świr. Weź ty może lepiej, człowieku, jeździć tą nawigacją. Ktoś sobie pewnie myśli, pojebany. Przejechał koło jego domu, pojechał chuj gdzie. Pan otwiera? Otworzy się? To chyba bardziej w lewo. Jak tu w ogóle do tych klatek dojechać? To tu kolorowo mają, jak jakaś impreza jest na Tauro na arenie. Po sąsiedzku. O, jest D. Piętro drugie. Dzień dobry. Bardzo, dzięki. Do widzenia. Dobra, jedźmy w stronę miasta. O, od razu rzucimy okiem, czy tu na miejscu plaży coś powstaje? Czy pozamiatali? Wszystko stanęło.
widać zarośnięte. Pusty plac. Bawcie się dalej. Ja potem będę stał na czerwony. O, helikopter leci. No, ten policyjny helikopterek tu krąży. Namierzają mnie. Może znów jakiś mecz jest. No, dasz coś z galerii? A jak tam zapotrzebowanie na oberku? Bronowice, Nowa Huta, Mistrzejowice. Przykro mi, nie moje rejony. No dobra, pojedźmy jeszcze raz w Kazimierz. Jopczan? Czy to ty? Mamy oberek. Pewnie galeria Kazimierz. Dam sobie palce uciąć. No nie. Pokę, pokę, zdaj woru. Co to weź robi, kurde? Nie lubię po tych płytach jechać. Lepiej tu tym asfaltem. Ale już to widzę, jak lecę przez kierę, jak ktoś drzwi otworzy. Łokie panie, na Bronowicę jestem. W sumie dobrze, przytulimy pieniążka. Zobaczymy, czy na Bronowicach coś będzie Wolcik proponował. Co mi tu każe się nad Wisłę dostać najlepiej, tak? Wisłą przez Błonia. Armii Krajowej pewnie. No i git. Ja chciałem się pchać. Ja chciałem się pchać do Karmelickiej tam na Bronowice, ale wygodniej będzie przez Błonia. Do tej dostawy? Pewnie po drodze daje. Będzie za 8 minut. Ja nie mam tyle czasu. Nie będziesz brał, nie zarobisz. To robimy to, drodzy widzowie.
ja w ogóle mam ten odbiór. Z ręką. Da, teraz volt daje. Wszyscy na kupę teraz. Nie no, wolcik. Nie ma szans, mam dwa uberki na sobie. Musisz mnie to, przyjacielu, wybaczyć. Wiesz, że zawsze masz u mnie pierwszeństwo, no ale nie tym razem. Strzelamy z łuku? dorożka, mamy planty. Widzę, że konkretna trasa jak na rower. Na tym Uberku, to ja nie chcę myśleć, co oni dają na skuter. Co ja mam, czaskać po 30 klocków na zamówienie? Może lepiej, że mi tego skutera nie zaakceptowali. Ja chciałem dłuższe zamówienie, ale nie przesadzajmy. Starbucks? Idę zero. Dziękuję bardzo. Dobrze, że ta kawa dość blisko. Gdzieś przy Smoleńsku ulicy. Jakby tak się to wylało, to nie dość, że kawa rozlana, to jeszcze pokę by się zalało. No i lipa. No tak patrzę na to, jak ona to robi, to żadna filozofia. Trochę zaparzonej kawy, do tego lód, trochę wody, blender. Podolewała tam jakiś smaczków, jakieś, nie wiem, pewnie syropy. Potem do kubeczka znowu syrop. O, to ci breakdance'owcy z rynku. O, ostatnia prostaka, mężnik. Nie na rozlewaj. Dzień dobry. Podaj pan ten PIN, bo muszę... 7958. Dzięki piękne. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Zmieszę się między nich. Uwaga, uwaga, uwaga. Żartuję. Jestem.
Wolcik dzwoni. Tak trochę później. Ja mam jeszcze 1,5 kilometra do klienta. Trochę za daleko. Dobra. Przyspieszymy. Biorę to. Trudno. Jak trochę przyspieszymy, to się wyrobimy. Za 6 minut będzie gotowe. Także na spokojnie. Na prandoty chyba. To wrócimy sobie pod cmentarz rakowicki. No, dawaj ten green, bo teraz to jest walka z czasem. Dobra, na końcu tej ulicy jest dostawa i lecimy po tego Wolcika. Wejście od strony przystanku. Tutaj. Dzień dobry. Mogę prosić o ten PIN? 6229. 29. O, 29. Super, dziękuję pięknie. Do widzenia. Ty, odbiór jest tutaj w ogóle gdzieś obok, czyli spoko się trafił. 600 metrów. Dobrze, że to wziąłem. Tutaj. Korean food. 462, no. Dziękuję. Prandoty, no dobrze mówię. Dzięki. Może tylko wygląda na ładny. Się wszystko rozlatuje. Nie wiem, czy szprycha już poszła, czy zaraz pójdzie. Wziuuum! Zupka ostrożnie. A ja po krawężnikach. No, dzisiaj spoko wpada. Podoba mi się. Dobrze mówiłem, wypłaty wzięli. Ostatni dzisiaj, znaczy 30, ale piąteczek, nie? Przelewy weszły. Ostrożnie, zupka. A ja po największych wertepach jadę. Kurde, zamówiłem sobie wczoraj z tego Moa Burger.
odbierałem stamtąd razu berka. No i wyglądało to zacnie. No co myślę, zamówię sobie burgera Moa Burger z Moa Burger. No wyglądało to ładnie, tylko szkoda, że takie malutkie. 45 zł za burgera. A że nie miałem frytek, to musiałem sobie jajecznicę zrobić do tego. No jak dopchałem się jajecznicą, to można powiedzieć, że tutaj sobie pojadłem. Jak tak sobie pomyślę, że wydałem na to 100 zł i miałbym za to dwie duże pizze, których pewnie bym nie zjadł. To stwierdzam, że więcej żadnego burgera nie kupię. Zwłaszcza, że tam mięsa to ja nie wiem, czy w ogóle było 200 gram. Nawalili jakiegoś ananasa, jakichś buraków. Co to w ogóle jest? Liść sałaty. Nie wiem, czy tam w ogóle ser był. To już lepiej w tych pieniądzach z kornera, z podwójnym mięsem, tam jest 400 gramów pierdzielić. To już coś się więcej poczuje. No albo brać fryty do tego. Ale to wtedy ze stówki zrobi się 150. Zaczynam się robić śpiący. Trzeba będzie pomału kończyć. Dziewiętnasta godzina, ja usypiam. Coraz gorzej ze mną. Starość, nie radość. Tak w ogóle patrzę, co ja, jak ja pojechałem. No to przecież szybciej by było tu podjechać od 29. Tam koło stacji. Co za łoś, Boże. Nadłożyłem. I to konkretnie. Towarzystwo Windzie, a ja na szóste. Przejdę się schodami. Nie ta klatka. Zawaruję. Jak ja to patrzyłem? Będę płakał. Mam 31.
Dobra. To jest ostatnie zamówienie. Ja nie mam siły. Ja nie myślę w ogóle. Ja w ogóle jestem pod złym adresem. Dobra, idę schodami. Nie ma czasu. Wyjechałem drugi raz na 6. piętro. W ogóle nie w tym bloku, w którym powinienem. Mam opóźnienie 8 minut, ale zupa jest gorąca, chociaż tyle. No ale pineska była ustawiona na ten blok. Jaki to jest numer? To nie jest 10? No 10. Też nie jest tu. Już to musi być tam. No jak boj, który jest pineska? Pan? Halo, to do pani dostała Volt? Chyba nie, a jaki numer? 31. Tylko, że numer bloku 10. To jest 10 i 31, ale my nic nie zamawialiśmy. Ale czasem ludzie nie dopisują literki, bo tam jest jeszcze 10A i 10B. Aha, to dobra, to dziękuję pani bardzo. Do widzenia. Pani się mnie pyta, kiedy może się spodziewać dostawy. Numer 33. To jest 33? To jest 33? Wypuściła męża po odbiór. Bo jej głupio. Kurde, kamera mi się przegrzała, nie nagrałem sobie tej dostawy. Dobra, jadę w stronę domu, jak coś wpadnie, to wpadnie. A jak nie wpadnie, to wystarczy. Ty, jakżem jechał tu z tym zamówieniem, to jeszcze słońce świeciło. To już prawie ciemno. Boże. Ależ zakończenie dnia. Trzeba lampki włączać. No i co? Z Volta mam 36. Z Ubera 38. Brutto. No to 31. No to jest 67 zł. No lipa straszna. W 2,5 godziny. Kiepsko. No, tak wpadło jeszcze jedno na powrocie, może z galerii Kazimierz. Gdzieś tam pod dom, za to 13, żeby te 8 dyszek było. To bym się nie obraził. Dobra, przy takim wyniku pozostaniemy. No chyba, że jakieś napiweczki wpadną. To się trochę polepszy. No nic, dzięki na dziś. Zostaw lajki, suby, dzwoneczki i inne perełeczki, dupeczki. No. Żartuję. Pozdro, siema.